Niestety dzisiaj usuwam kanał. Niestety, niestety, nie wiem, się cieszysz, smucisz. Jak przegram oczywiście, jak przegram w plebiscycie. Czy w głosowaniu, bo jesteśmy na stronie UWFUFU, którą podsyłacie mi regularnie na Discordzie. Sprawdź to, zagłosuj, kto tu może wygrać. Ale jest tu taka rzecz jak kanał do usunięcia z YouTube. Dlaczego od razu obok siebie są Wojad, Vito, Minecraft? Dużo głosowań i wiem, że chcecie zobaczyć, kogo ja bym usunął z YouTube'a. Wow, ale petarda na wejściu. Royson Naruciak. Powiem wam szczerze tak, po latach wam powiem. Ja zaproponowałem Naruciakowi content reagowania na wideo. Nie pamiętam do końca, jak to było, czy to się potoczyło w stronę reaguj na ukryte prawdy i tak dalej, czy nie, natomiast to zrobił, jest w miejscu, w którym jest, oczywiście szapoba, z Naruciakiem mamy wszystko wyjaśnione, natomiast Royo, pamiętam jak kiedyś zrobiłeś mnie flajuch na konkursie z Sapphire i byłeś osobą, która miała mnie oceniać i powiedziałeś, że mój film do ciebie w ogóle nie dotarł. Nie było go. Jakby bardzo mnie za to przepraszam, ale przegrałem ten konkurs, mogłem mieć fajną kartę graficzną, bo tak to miałem gówno. Patrzcie to. Kliknij dowolny klawisz, aby kontynuować. No, to nie jest gra, ja to zmontowałem sam. Nowa gra, klik. Do wysłuchania takiego pierwszego filmu. Od dwóch lat. Nazywam się John i od dwóch lat jestem płatnym zabójcą. Nawet głos jak ja, fajnie. Od jakiegoś czasu mieszkam sam. Dobra, nieważne, w każdym razie jest jakieś intro i bazowane mocno na Fahrenheicie, czyli jeszcze w swoim starym domu. Miałem duże szanse, ale Royo nie zauważył mojego filmu. I wygrał film, w którym ludzie się, nie wiem, naparzali tam na matach. Płatnego zabójcę raczej nie wygląda. Ktoś obzorował po prostu MMA youtuberów gdzieś tam, no i już wtedy było popularne. Także, kurczę, no, najchętniej to zaznaczyłbym oba. Ale w sumie, no kurczę, Royo, raczej Naruciak, bo Royo jest tutaj dłużej, robił raczej taki content, który mnie bardziej interesował zawsze, więc powiedzmy, że Naruciak, niech będzie. Czyli co, rozumiem, Naruciak przychodzi dalej, SKKF Nitro. No nie, Nitro jest potrzebny, uważam, a SKKF sam się usunął z YouTube'a. I pamiętam, SKKF, jak kiedyś bardzo mnie nie lubiłeś. Nie wiem dlaczego, prawdopodobnie jeszcze za czasów z Drollercasterem, więc no trudno, tak bywa. Nie poznałeś mnie tak naprawdę nigdy, więc masz prawo, oczywiście, to twoja decyzja. Martin Stankiewicz czy Minimike? Z racji tego, że Minimike jeszcze jest obecna, Martin sam postanowił zrezygnować, więc zaznaczmy tutaj, że Martin odpada, chociaż robi bardzo dobry, robił bardzo dobry content. Dominik Łupicki z dupy. Jakbym miał oceniać content gamingowy z dupy, który bardzo mi się nie podoba, nie lubię jak ktoś prowadzi tak gamingowy content, to pierwszy od razu leci z dupy. Natomiast uważam, że z dupy też to jest potrzebne, a Dominik Łupicki już chyba też na chwilę obecną jest gdzieś tam out, nie? Nic tam się nie dzieje, nie robi nic. Także łatwiej będzie po prostu decydować za te osoby. YouTuberzy po tym filmie mnie zabiją. Multi czy abstrahuje? Abstrahuje ostatnio poszli w taki content, czyli jestem ref, jestem Wardenga i tak dalej, niedługo będzie jestem Rock, który musi powrócić do obrażam youtuberów. A multi to multi chyba na YouTubie już nic nie robi, nie? W sensie 7 miesięcy temu. Oj, multi już się sam też usunął. A abstrahuje, próbuję! Jeszcze se porymowałem. No to dobra, niech będzie multi, bo on raczej tylko muzyka. Wolałem go za czasów Minecrafta zdecydowanie. Rezigiusz czy Dawid Frank? Dawid Frank chyba też jest teraz offline, nie robi nic ciekawego na YouTubie, także kinda sus, rozumiecie? A Rezigiusz startuje z projektem Thunder, więc skreślmy go od razu, żartuję. Niech będzie, że Dawid Frank, Rezi, niech pójdzie dalej. Disowski Gimper. Disowski ostatnio dość popularny, robi fajne rzeczy. Zauważyłem też, bo ostatnio nagrałem I'm in Observation Duty, gdzieś tam od Kup Scoutsa, a patrzę, Disowski na kanale, gdzieś mi się wyświetla na głównej, że Disowski nagrywa I'm in Observation Duty, także mamy podobne zainteresowanie, jeżeli chodzi o gaming, więc ja go bym zostawił. A Gimper od lat to samo co ja, reagowanie na różne rzeczy, content gdzieś tam facebookowy, oglądanie memów i tak dalej, więc kurczę, też ciężki wybór, ale raczej poszedłbym tutaj w stronę Tomek, no przepraszam, w stronę Gimpera, gdzieś tam z racji podobnych zainteresowań z Disowskim. Mamy Remigiusz, Maciaszek i Wersow. Jakiż wybór! Jakiż wybór! Panie Roku, nie będę naciskał przycisku, no zdecydowanie tutaj musimy... Wersow, nie? Tu Wersow. Wersow zdecydowanie. DJ Palasite Meduza. Kurde, obu chłopaków lubię. Żyżej robi bardzo fajny content, jeśli chodzi o jakieś sprawy nawiedzone na Donautica i tak dalej. A Meduzka jest bardzo śmieszny. Lubię Meduzę. Jest ogólnie bardzo pozytywną osobą. Bardzo pewną siebie, co często bywa zgubne. Ale Meduza chyba też za dużo nie nagrywa, nie? Chyba nie nagrywa. No, mniej się obrazi na mnie niż Żyżej. Żyżej to by przyjechał, czołgiem mnie przejechał. Więc postawmy na Meduzę. Tutaj 5 sposobów na Dubiel. Marcin Dubiel zrezygnował chyba z pranków na teraz. Czy nie? Czy nie zrezygnował? 5 sposobów na. Jest takim kontentem dość pomocnym, mimo że jest tam dużo lokowań, to jest to na tyle pomocne, że pomaga gdzieś tam ludziom, nie wiem, zrób własny warsztat z Castoramą, a Dubiel kup zegarek, który powinien być tańszy o 72%, więc raczej Marcin też się na mnie nie obrazi, oceniamy content. Agnieszka Grzalak vlog, Red Lipstick Monster, więc obie mi się kojarzą z jakimś kontentem beauty, nie do końca oglądam Red Lipstick Monster, widzieliśmy się kilka razy, jest też w play, czy była w play z tego co wiem, natomiast Agnieszka Grzalak od czasu do czasu widzę, że wrzuca coś z blowem, a że lubię
lubię Blowa i kocham Play Polska, no to tu bym też nie decydował, nie wybierał, specjalnie nie chciałbym wybierać, bo nie znam tych pań po prostu, zwyczajnie, więc może postawmy na Red Lipstick Monster. Mam nadzieję, że nie będzie się gniewać. No nie no, Sylwek na teraz też mi się wydaje jest potrzebny, jest oczywiście odbierany teraz przez ludzi jako osoba, która obraża youtuberów, jest prywatnym hejterem Wersow, a tak naprawdę wytyka błędy, więc ja też po latach ze sprawą Gargamela i dopiero po latach, zrozumiałem to trochę szybciej, ale zareagowałem na to po latach, zrozumiałem, że wytykanie błędów, tak naprawdę tych stricte błędów, to nie jest nic złego. Ty po prostu musisz się do tego odnieść albo przestać je popełniać. I ja tak zrobiłem, zainspirowany filmem Gargamela na temat mojego głupiego filmu, więc wydaje mi się, że Sylwester na teraz jest potrzebny. Nie robi, uważam, nic złego, raczej nie, to nie jest tak, że on ocenia ludzi, on po prostu ocenia też ich jakieś niefajne nawyki. A Fitlovers chyba, nie wiem, sami zniknęli, dawno o nich nie słyszałem, więc powiedzmy, że Fitlovers, zobaczymy, co nam tu wyjdzie. Trenuj z Krzychem Cyber Marian! No Krzysiu Golonka to jest mistrzunio, no, chociaż w poprzeczki trafiam lepiej, to chyba nie muszę mówić. A Cyber Marian też dawno nie oglądałem, wiem, że poszedł jakiegoś czasu w content taki sucharowy, że sucharki sobie robił i ten, żarty, więc może żartów jest dużo, a mało jest contentu takiego stricte, mocno sportowego, połączonego z rozrywką, więc Cyber Marian, wybacz Marianie, Cyber Marianie oczywiście. Karol Fris, Wiśniewski, Wibros, Wibrosi sami się rozwiązali, ale może pójdźmy w troszeczkę kontrowersji i ekipa znika na jakieś kilka miesięcy. Powiedzmy, nie wiadomo co by się wydarzyło. O nie, Bazyland. Bazyland to jest kanał, który zarabia kupę hajsu i chyba nie chce pójść w ten YouTube Kids w ogóle, w sensie jest pokazywany na różnych płaszczyznach. Wydaje mi się, że nie poszli jeszcze totalnie w to, czyli oszukują odrobinę systema. Disco Marek, czy Disco Marek coś wrzuca jakieś jeszcze piosenki? Kukurydza, tyle znam po latach, ale Bazyland, zdecydowanie Bazyland, w sensie są traktory i ekskawatory. Dobra. Runda druga. Bazyland czy Cyber Marian? No Bazyland, zdecydowanie Bazyland, kurczę, no nie wygłupiajmy się. Martin Stankiewicz, Dawid Frank. I nie było tutaj Karolka, chciałbym zaznaczyć. Także nie muszę odrzucać swojego kanału, abym wygrał pewnie. Kurczę, oba kanały, no chyba nie funkcjonują. Martin Stankiewicz, powiedzmy. Zdubiel Beksy. No Marcin, zdecydowanie Marcin tutaj. Znaczy, z obecnym kontentem, z tamtym, który istniał. Naruciak czy Fris? Karol, ekipa musi przestać zarabiać pieniądze i wrzucać filmy. Fitlovers Multi. Ciężki wybór, oboje nic nie wrzucają, więc niech będzie, że Multi nie wrzuca dłużej. Jemu wystarczy Spotify i muzyka. Okej, Dominik Łupicki, Meduza. Dominik Łupicki! Meduzka odpada z tego pięknego konkursu. SKKF, Red Lipstick Monster. SKKF. Z tego co wiem też długo nie wrzuca. Gimper Wersow. No wybór jest prosty. Oczywiście. Wersow. Kurde! To miał być finał! Poszedłbym w Karola, bo obawiam się, że Wersow sobie nie poradzi. Nie poradzi sobie bez YouTube'a, bez social mediów. Chociaż prawo jest prawnikiem niedobrym, co prawda. Niech zostanie Wersow. Fris ma chwilę spokoju. SKKF Dominik Łupicki. Też ciężki wybór. Dominik wydaje mi się robił znacznie kiedyś lepszy content, jeszcze jak robiłem This Challenge, wersję chyba trzecią, niż SKKF, który ciągle robił Minecraft i był kiedyś na tyle popularny, że po prostu wybijał sobie youtuberów, których chciał. Na początku były gdzieś tam spekulacje, że może przez powstanie swojego partnerstwa, ale SKKF, zdecydowanie SKKF. Bazyland i Dubiel. No nie no, Bazyland. Marcin, masz spokój. Ten uśmiech mówi, wyraża więcej niż 1000 słów. Rafaello Feosze. Martin Stankiewicz Multi. Martin Stankiewicz chyba usunął się sam. W sensie zrezygnował z nagrywania na YouTube, więc zostańmy przy Martinie. Już jest półfinał? Czy ćwierćfinał już? Czy Wersow? Półfinał mamy. Martin Stankiewicz Wersow. No Wersow, zdecydowanie. Bazyland, SKKF. Jaki mam wybór? O kurcze. No Bazyland to jest Bazyland, nie? To jest tak jakby położyć obok siebie właśnie Vito Minecraft i Cocomelon. Rozumiecie te zależność. Tylko Cocomelon działa na swoich zasadach, a Vito to już w ogóle oszukuje system YouTube'owy, więc Bazyland. No i to jest finał. Wersow czy Bazyland? Ale poszliśmy. I to totalnie szczerze. Na chwilę obecną, no kurde, ona może poprawić swoje błędy, a tutaj to jest ogromny kanał. Traktory i ekskawatory. Tydzień temu już mniejsze wyświetlenia, 3 tygodnie temu, tu 300 tysięcy. Ja w to nie wierzę. Córka ogląda bajki, ale no jakby to maniaczyła, żeby oglądać traktory, bo dzieci oglądają traktory. No come on, jak już jesteśmy w finale, a co mi tam? Wersow! Wersowa! No i co? To jest kanał do usunięcia z YouTube. Czy będą jakieś statystyki? Normalnie chyba poszedłbym w Bazyland, ale podziel się swoim rezultatem. Nie, dziękuję. Ja jestem też świadomy swojego kontentu, więc wiem, dlaczego jest umieszczony akurat na 10. miejscu. Natomiast dajcie mi jeszcze trochę czasu. To się zmieni za jakiś czas. Prowadzę się tylko do domu i będzie znacznie lepiej.
niż teraz typowo zagranicznie. No dobra, to chyba wszystko wiecie. Ode mnie to tyle, jeżeli chcecie, żebym zrobił kolejne podejście, czyli usuwam kanał 2. Dobrze, że nie pojawiłem się w tym konkursie, bo mógłbym przegrać głosując na samego siebie, rozumiecie? Tyle ode mnie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie hashtag usuwam albo hashtag kanał, albo hashtag Wersow, bo jakby nie patrzeć, wygrała na kontest usunięcia kanału. Mistrzowski łokieć, trzymajcie się, do zobaczenia już w kolejnych filmach na moim kanale, odcinki codziennie o 10, chyba że już jest po wakacjach, to raczej 15. Zobaczycie, łokieć pół.